Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, jestem wasz Aboś i trochę podgłośniłam górę, bo mój brat puścił muzykę na fulla. Serio, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać, bo za moment mi jeszcze trzepną prawami autorskimi do muzyki, a ja tego nie chcę. Bardzo nie chcę, nie zwieszaj się góry, tylko mi dawaj już odcinek natychmiast. Proszę ładnie. Co to za dziwne bity on puszcza jeszcze o tej porze? Jest kurczę, prawie północ. Seryjnie. A wy się potem dziwicie, że ja po nocach nie śpię jak zabawka. Aha, no cóż, tak mi się wydawało, że to jest zbyt podejrzane, żeby na sumie tak po prostu bez żadnego powodu nagle mu się odwiedziło i żeby był nagle miły na nasz snie. To było zbyt dziwne. Zmąd się wścieknę o tą muzykę. Jak nic się wścieknę, bo słyszę ją cały czas. Mam wrażenie, że ona idzie coraz głośniej. Jakby... czułam się tak lekko. Ale miejsca, które były dotykane, były takie gorące. Co on robi do jasnej? A są dokładnie bezpośrednio dotykał mojego serca. Nadal czułam, że moje serce... bije bardzo szybko, nawet teraz czuwałam, jakby odlatywałam moje myśli. Jestem wściekła, dlatego, że jest późno w nocy. Późno w nocy, kuźma, nie powinno się puszczać muzykę tak głośno. I to nie mój młodszy brat puszcza, tylko mój starszy brat. Więc mnie to wnerwia. Bylebym potem nie miała praw autorskich, bo muzykę byłoby słychać. Mam nadzieję, że będzie bardziej gry słuchanie niż muzykę w każdym razie. Moje myśli wyruwały i nawet nie wiedziałam, kiedy i jak ja zaczęłam iść. W taki sposób mnie odesłałeś? Avorin. Nagi! To jest Nagi! Avorin, obudź się. Nagi? Nagle obudziłam się i znalazłam się w korytarzu w głównym kampusie. Kiedy wróciłam z czwartego kampusu, dlaczego Nagi był naprzeciwko mnie? Było tak wiele pytań, które się pierzyły w moim umyśle. Zaskoczona rozejrzałam się wokół. Dlaczego ja... To było tak, jakbyś lunatykowała. Miałaś twarz całą czerwoną i twoje nogi były takie, jakby szłaś tak jak pijana, coś w tym stylu. Wiecie, tak nieprosto. Czy skończyłaś swoją wycieczkę po kampusie? Czy może coś się wydarzyło? Coś... Kiedyś na mój bok na Tsume słuchałam jego piosenki i czułam się, jakbym została złapana przez coś. Odczarowana przez coś. Coś w głębi moich wspomnień, jakoś głębi, głęboko w moich wspomnieniach pamiętam, że Natsume machnął swoją rąką i powiedział do zobaczenia jutro. Piosenka, słucham piosenki. Piosenki? Jakiej piosenki? Nic. Odnośnie tego on powiedział, że to działa sekret. Okej. Wiecie co, ja mam teraz takie podejrzenie, bo chodzi o piosenkę. No cóż, nie chcę nam pokazywać swojej twarzy. A ja już ograłam 3 trasy. A już ograłam 3 trasy i mi się kojarzy to z kimś? Z czymś? Ciekawe, czy wam to się kojarzy, nie będę wam spoilerować, bo pewnie to i tak wyjdzie w planiu. Niech to będzie nasz sekret. Jeżeli będziesz dobrą dziewczynką, to będę ci śpiewał piosenki i dam ci lepsze traktowanie. Okej? Okay?
Wolin, twoja twarz jest czerwona znowu? Nie, to naprawdę nic. Naprawdę? A Wolin, gdzie ty idziesz? Czy byłaś w czwartym kampusie? Więc naprawdę tam byłaś. Czy byłaś w jakby klasie muzycznej? Czy te plotki są prawdziwe? Plotki? Plotki o duchu syreny, który się pojawia w klasie muzycznej. Jakby nie widziałaś tak dużo portretów tam? Portretów? Jak o tym wspomniałeś, to myślę, że widziałam. Większość portretów, które tam są, to są syreny, które chodziły do tego kampusu wcześniej? Syreny są dobre w muzyce, zwłaszcza ich głosy są bardzo piękne. Za dużo tutaj wspominane o syrenach jest, żeby mnie się nie skopło. Ich głos komponuje z magią. Właśnie dlatego wszyscy... są tak urzeczeni przez piosenkę Syren. Po skończeniu szkoły wiele syren używa tej zdolności do śpiewania, bycia piosenkarzami. Dlaczego wspomniałeś o duchu? Czemu właśnie o tą muzykę? Do jasnej, czasnej. O tej godzinie. To tylko plotki, okej? Okay? Mam nadzieję, że nie powiesz nikomu o tym, co ci powiedziałem. Wścieknę się. Na tym odcinku się wścieknę jak nic. Tak jak na moje młodsze rodzeństwo się nie wściekam, bo wiem, że oni tego nie rozumieją i wiecie. Gremlinków to nie obchodzi, ale stwórz mógłby sypać ściana na pokłociny. Dawno temu syreny, które były nazywane jakby krajowymi pięknościami, chodziły na ten kampus. Boże. Którym... Syreny, które są zwane przez stulecia najpiękniejszymi, uczęszczały na ten kampus. Brawo ja. Jak mogłam to skojarzyć z krajami, nie? Zarówno ich głosy, jak i twarze były tak piękne, więc wszyscy kochali je i uznawali. Wow. No co ty nie powiesz? Ale te syreny były zabijane Były zabijane dzień po ukończeniu szkoły? Co? To była inna syrena, która zabiła je? Inna syrena, która była tak zazdrosna o jej rzadki talent, użyła swojej mocy rozkazu do innej rasy, żeby ją zabił? Yandere Simulator się kłania, jak ktoś rozumie, o co mi biega. Niewolnikiem rozumie. Zaczynając od tego, ona była... Ona się zaczęła pojawiać. Duch syreny, która została zabita w klasie muzycznej numer 3. Ale to nie jest prawda, racja. Ja też myślę, że to jest kłamstwo, ponieważ syreny są wysoko rankingowani. Jakby na dzisiaj zabicie syreny jest najgorszym przestępstwem i jakby to powiedzieć, to syrena została, i jakby mówiąc to, syrena została zabita.
Jeśli coś takiego by się wydarzyło, to powinno zwrócić bardzo dużą uwagę, nie sądzisz? Ale syreny są na samej topce w socjalnej karuzeli, więc możliwe, że... Więc może to nie było aż tak trudne, żeby zacząć ten fakt, bo wiecie, jedna syrena drugą syrenę zabiła, no to może ta pierwsza to zabiła, po prostu jakoś to wymazała. Myślę, że to ponadto jest też głównym powodem, dla którego są takie plotki. Boże, aboś. Jakby coś takiego. To prawdopodobnie po prostu plotki albo kłamstwo. Może, ale Avon, ty parę minut temu wyglądałaś, jakbyś została zahipnotyzowana przez syrenią piosenkę. I właśnie dlatego pomyślałam o tych plotkach. Nie słyszałam żadnej żadnej piosenki od syreny. Na dziwne, ale kogo mogę je słyszeć? Też tak myślę. Przepraszam, że powiedziałem coś tak dziwnego. A, to co powiedziałam jest sekretem. Ale jakby to utrzymałem to, co powiedziałam w sekrecie, mówienie o syrenie, która zabiła inną syrenę jest obrazą majestatu i mógłbym zostać ukarany. Rozumiem. Tak swoją drogą, Nagi, skończyłaś pracę w bibliotece? Tak, odłożyłem wszystkie książki na swoje półki. Kiedy wróciłam po moją torbę, którą zapomniałem do klasy, wyszedłem na korytarz i ujrzałem cię. Wolę cię, ale ty nadal kontynuowałaś iść się tak nieobecny, tak będąc nieobecna. Właśnie tylko przypuszczam, że coś się wydarzyło. A, jest mi naprawdę, przepraszam. Czy ty idziesz teraz prosto do dormitorium? Nie, muszę zrecenzować zawartość na zajęcia jutro i więc... No. Więc jakby będę wracał. Odkąd ty także skończyłaś swoją wycieczkę, to może pouczę się ze mną. Z tych zajęć? Zaproszę cię na randkę, idź. Z oficjalnego języka. Myślę, że jutro nauczyciel może znowu cię zawołać. To nie byłoby dobre. Jeżeli nie chcę słyszeć sarkastycznej odpowiedzi znowu... Ten nauczyciel zwłaszcza uwielbia wywoływać uczniów, którzy często popełniają błędy. Ja też byłem wywoływany wiele razy na początku, ale kiedy poważnie się przygotowałem i nie popełniałem już błędów, on rzadziej już zaczął mnie wołać. Odkąd on zaczął cię wywoływać, Avorin, myślę, że on też może zacząć mnie wywoływać. Skoro siedzę naprzeciwko ciebie, jest na to szansa. Ściągamy kłopoty. Więc może pouczę cię, jak to przetłumaczyć? Pójdziesz ze mną? Okej. Jej! Będziemy się uczyć z Nagim. Tylko Nagi jest dla nas miły. No i Shiba jeszcze może. Podejdź tutaj, Avorin. Czemu sobie akurat to przypomniałaś? Nie rozumiem. Dlaczego? Te same słowa, ale
uczucie miałam zupełnie inne, kiedy Natsume to powiedział. Myślałam, że moje słowo, przez te słowa moje serce będzie płynęło wręcz i biło tak szybko. Ład. A Worin, coś nie tak? Nic, proszę, pomóż mi. Pomóż mi. No ponownie otworzyłam tą scenę, ponowne otworzenie tej sceny sprawiło, że moje serce zabiło szybciej. Czułam ucisk mojej piersi. Próbowałam ciężko się uspokoić i szłam z Nagin. To jest end? Czy to nie jest end, okej. Już myślałam, że takie krótkie, bo zaledwie 15 minut miałam przecież. Tego samego dnia, kolejnego dnia. I z tego powodu oficjalny język, lekcje z oficjalnego języka wkrótce się zaczęły. W cichej klasie jedyny głos, jaki rezonował, był nauczyciela. Na co jest nieobecny znowu. I on poszedł do muzycznej klasy, a może nie przyszedł po prostu do szkoły. Dlaczego tak bardzo dbam o Natsume? Wczoraj po tym, jak spotkałam Natsume, jakoś to uczucie było dziwne. Zwłaszcza kiedy czułam taki lekki ból w mojej piersi. Cóż, kolejne proste pytanie. Nagi, przetłumacz to. Tak. Ponieważ przygotowaliśmy się wcześniej, Nagi prosto, idealnie odpowiedział. Myślę, że będę następna. Więc zdanie, które ja będę musiała przetłumaczyć, to... O, no, bardzo dobrze. Myślę, że się właściwie przygotowałeś. Skoro jesteś w stanie sam to zrobić, to nie sądzisz, że nie potrzebujesz już lekcji? Co? Ej, on jest chamski. Ach, to łatwe dla ciebie, racja. Wybacz za nudzenie cię. O, tak. A co myślisz o przetłumaczeniu całej zawartości kolejnego rozdziału? Kolejnego rozdziału, ale... Powiedziałem ci, żebyś to zrobił. Nie słyszysz tego, co nauczyciel mówi? Żebym ja ci zaraz nie poszła do mojego dziadka i nie powiedziała mu, jak ty się zachowujesz. Nie, przepraszam. Ale co za nauczyciel? I czemu mojego biednego Nagiego jeszcze tak dręczysz, co? Nie sądzę, że on musi przepraszać za to, że on był taki niegrzeczny i tak niemożliwie... Za takie niegrzeczne zachowanie. Ale Nagi po prostu niżą swoją głowę. Jakby szukając w swoim umyśle słów do tego i zaczął tłumaczyć kolejny rozdział wolniej. O mój, jak okropny jest ten nauczyciel. Dokładnie. Popełnisz błąd, czy też nie, on ci nie odpuści. Za tupek, chciałbym go zabić. Mam to samo uczucie Erika. Erika to jest moje drugie ja to wam mówię. Wychodzi na to, że jestem demonem. Więc powinnaś go wkrótce zabić. Jakby byłabym w porządku z tym, ale to może mi być dla mnie trochę skomplikowane. Może mi to przysporzyć martwi. Wy tam, o czym wy tak rozmawiacie? Niczym.
Przepraszam. Widzę, że oni stale się nie czują źle z tym. Nauczyciel robił to, co Rachel zrobi językiem. Cyknął po prostu językiem, wiecie. Ale nie dał im żadnej kary, tak jak zrobił to Nagiemu, no bo oni są wyżej rankingiem od Nagiego. Ponieważ ponieważ Nagi jest niewidzialnym człowiekiem, Erika jest demonem, Shiba jest wilkołakiem, ponieważ ich rangi są wyżej. Dyskryminacja jest zakazana w tej szkole. Nauczyciel naturalnie powinien to wspierać. Jakoś uczniowie tak samo. Boże. Zakazana jest dyskryminacja w tej szkole, a ten nauczyciel tak naturalnie to robi. Niektórzy uczniowie też ponadto robią takie same rzeczy w sekrecie. Jakoś to sprawia, że czuję się smutna. To wszystko. Kiedy ja się zatraciłam w myślach, Nagi skończył swoje tłumaczenie. Wszystko, co przygotowałam do tłumaczenia, jeżeli nauczyciel mnie wywoła, to co ja zrobię? Nawet Nagi czytał to wolno, ale nadal jest jeszcze parę minut. Nawet jeżeli Nagi czytał to wszystko wolno, jest nadal parę minut po to, że zanim się zajęcia skończą. A, bo może Nagi to... Nie, może rzeczywiście Nagi czytał to wolniej, bo ciężko mu to było zrozumieć. Chociaż wydaje mi się, że on jest całkiem mądry, więc może czytał to wolno, bo chciał pomóc naszej bohaterce, która pewnie zostanie wkrótce wywołana też. Bardzo dobrze, ale to tłumaczenie było takie nudne. Czy to jest zemsta dla mnie? Nie, przepraszam. Jest tutaj wiele trudnych struktur. Trudnych? Och, nigdy nie pomyślałem, że taki dobry student jak ty mógłby powiedzieć coś tak pokornego. Nie, ja wcale nie chciałem być pokorny. Wystarczy, możesz usiąść, ale mamy czas. Egzekucja. Cóż, więc pozwól mi zadać kolejne pytanie na ciebie. Otwórz podręcznik. Nauczyciel powiedział to i zaczął pisać pytanie na tablicy. Boże, zamknij podręcznik, a nie otwórz podręcznik. Co powinnam zrobić? Totalnie nie rozumiem tego, co on pisze. Zombie, Avorin, proszę wstać. Tak? Proszę przetłumacz to zdanie. Nie. Wczoraj nie mogę ci odpowiedzieć na żadne pytanie. Cóż, jest jakieś pytanie, na które możesz odpowiedzieć? To jest... Nauczycielu, Nagi nerwowo zabrał głos. Nie uczyliśmy się o takich strukturach jeszcze, więc myślę, że to jest zbyt ciężkie dla nas. Nieważne jak głupi jest uczeń, jeżeli uważasz na moich zajęciach, to powinien znać odpowiedź na to. Jaki normalnie totalitaryzm. Ja uczęszczałam na zajęcia zaledwie parę razy. Ciekawe, czy ten nauczyciel by tak samo gadał, jeżeli by wiedział, że dyrektorem jest nasz dziadek. Zastanawiam się, dlaczego zombie taki jak ty przyszedł do naszego kampusu. No co ty robisz? Jeżeli nie rozumiesz tego, to jaki masz błąd, żeby to zrozumieć? Ten bezpośredni atak i złośliwość mnie zamroziły.
tym momencie. Aha! Ratsume, ty to jesteś jednak... bez względu na, nie, na to, co się działo w klasie, Natsume po prostu bezpośrednio weszedł, otworzył drzwi. Natsume... Natsume, przychodzisz do klasy w tym czasie. Za kogo ty się niby masz? Jak wiele razy masz zamiar się spóźniać? Nawet jeżeli przychodzisz, to zawsze śpisz i nie odpowiadasz na moje pytania? Jeżeli nie lubisz moich zajęć tak bardzo, to nie przychodź tu. Aha. Natsume po prostu był cicho i poszedł w kierunku, którym ja stałam. I... poklepał moje ramię. Dlaczego ty nadal stoisz? Dlaczego nie usiądziesz? Hej, jak ty możesz... Hej, nauczycielu, czy ty naprawdę myślisz, że... czy ktoś... że taka tolerancja i wiedza, że przez... Nie rozumiem tego. Czy ty naprawdę myślisz, że przez swoją jakby tolerancję i wiedzę będziesz nazywany nauczycielem? Co? Jeżeli nie lubisz moich zajęć tak bardzo, ty powiedziałeś to wcześniej. Proszę przestań używać tego zwrotu jako pretensu dla każdego, kto przychodzi tutaj na twoje zajęcia. Co? To, co ty robisz tutaj, to wcale nie jest nauczanie, tylko tak dokładnie mówiąc, udowadnianie twojej własnej wiedzy, racja? Czy nie jesteś taki szczęśliwy, kiedy karzesz ucznia, który nie jest w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie? Czy nie używasz więc po prostu swojego priorytetu jako wyżej klasyfiko... Czy nie używasz jakby tego do czucia się wyżej od innych? Jestem szczęśliwy z tego powodu, że masz tak radosną, taki radosny zawód. A jestem ciekawa, jaką ten nauczyciel ma pozycję niby. Ty myślisz, że kim ty jesteś, żeby tak mówić? Ty masz tylko ranking mumi. A, teraz używasz mojej rasy do tego, żeby mnie zbyć. Co za idealna wymówka. Cóż, nie jest mi przykro przez to, że przyszedłem zbyt późno, więc w zamian pozwól mi przetłumaczyć to, co ona miała. Natsume spojrzał na tablicę i naturalnie zaczął tłumaczyć to bez żadnego zająkania. Natsume tłumaczył to z tak pięknym... z tak jakby pięknym akcentem, coś w tym stylu, że nawet twarz nauczyciela stawała się coraz bardziej blada i bladsza. To oznacza, że tłumaczenie Natsume jest idealne. Tak nawiasem mówiąc, słówko napisane na trzecim zdaniu, w trzecim zwrocie jest źle.
Zaczynają tego, a teraz czuję się trochę, że to jest dla mnie trochę problematyczne wytykać twoje błędy w twoim akcencie czy w pisowni, ale... Jakby dla bezpieczeństwa, żeby na poważnie wszyscy się tej jak najlepiej tego nauczyli. Myślę, że powinienem wypominać ci to, żeby było lepiej. Dokładnie, nauczycielu. No co, I love you. Wiecie co? On się tak nagle pojawił, kiedy akurat my miałyśmy kłopoty. I to mi niemalże przywodzi na myśl, jak taki stalker, który tak tylko patrzy, czy aby wszystko na pewno z jego małą zabaweczką nic się nie stało. Może on jest Endere? Natsume nagle dał mu w zamian uśmiech, ale to był zimny, czysto zimny uśmiech, po prostu, Boże, nie. To był zimny i pusty uśmiech. Wszyscy zostali oczarowani przez ten uśmiech i jedynie nauczyciel drżał ze złości. Ha, ha, ha. Dzwonek oznajmił koniec zajęć na dziś i nauczyciel nagle się obudził. Zajęcia na dzisiaj są skończone. Po tym jak wyjąkał ten komunikat, nauczyciel szybko wyszedł z klasy. Parę minut po tym, jak nauczyciel wyszedł z klasy, głośny aplauz wybuchł. Co to było, Natsume? Jesteś niesamowity. Kompletnie szokowałeś tego nauczyciela. Tak swoją drogą nie wiedziałem, że można mówić tak długo. Nie sądzisz, że twój punkt widzenia trochę dziwny? Ale naprawdę się teraz czuję o wiele lepiej. Na co my jesteś naprawdę niesamowity. Niezbyt. Jakby nie zwracając uwagi na aplauz od innych, Natsume się odwrócił z... z niecierpliwym spojrzeniem. Marai był jedyny, który patrzył na Natsume ze skomplikowanym spojrzeniem, kiedy Natsume to odnalazł, to posłał mu uśmiech. Nie denerwuj go bardziej niż musisz. Please. Chociaż w sumie, Natsume to chyba niczego się nie boi. Kiedy on położył swoją torbę na siedzeniu... Wtedy on położył torbę na swoim siedzeniu i wyszedł z klasy tak szybko, tak nagle jak się pojawił? Co? Co? Czekaj, Natsume, po co on położył tą torbę tam? Ej, nie rozumiem, co on wyprawia. Natsume, gdzie ty idziesz? Klasa muzyki. Jeżeli zostanę w tej klasie, to wszyscy będą chodzić do niej i to będzie mnie irytowało. Natsume, thank you, dziękuję. To była zła odpowiedź, ale dobra. Kurczę. Mogłam go zapytać o to, czy idę z nim. Czy on chciał, żebym poszła z nim. Dziękuję ci za pomoc mi, Natsume. Uratowałeś mnie. To nic takiego. To nie jest coś, przez co powinnaś mi dziękować? Co ważniejsze, dlaczego ty idziesz za mną? Chcesz, żebym się z tą znowu pojawił? Jednego nie zenderę. Cóż, jeżeli ktoś będzie znowu ciebie
ci dokuczał, po prostu mi powiedz. Wiecie, co mnie niepokoi, że on tak nagle zmienia swoje ustosobienie. Może on rzeczywiście jest yandere? Bo yandere, tak jakby nie popatrzeć na, tak nagle nizowego, nic tamtego, po prostu się w kimś zakochują i całego siebie oddają tej osobie. Na serio, to jest dla mnie dziwne, ale tacy właśnie oni są. Ochronię cię, Borin. Bo jesteś dla mnie ważny. On jest yandere jak nic, bo jesteś dla mnie ważna, najważniejsza, okej? Okay? Natsume delikatnie dotknął mojego policzka i się uśmiechnął. I ja... ważna? Dlaczego... co on powie... dlaczego on tak powiedział? Zobaczymy się potem, okej? Okay? Amori? Mówiąc ostatnim czarującym głosem, który... jakby spowodowała, że cały ten chłód opadł. Że cały ten chłód, który przebiegł mi przez kręgosłup, opadł. Potem Natsume się odwrócił i odszedł. Miejsce, które Natsume dotknął, jest takie gorące. Ten ból spowodował, że gwałtownie moje serce zaczęło znowu bić. Położyłam dłoń na moim policzku i wyschnęłam. I to chyba jest koniec, moi drodzy, więc zobaczymy się w kolejnym odcinku z nim. Bye bye.